jaworznianin Paweł Nowak wywalczył tytuł brązowego medalisty Mistrzostw Europy w futbagu. To jak do tej pory największy sukces naszego rodzimego sportowca. Generalnie zawód dzielą się na jakby dwie grupy, dwie konkurencje. Freestyle, czyli to co ja trenuję, czyli w ewolucję wokół dorożki i w footbag net, czyli gra przez siatkę. Ja skupiam się tylko na freestylu, więc może o tym opowiem. Główna konkurencja wodząca, jakby świadcząca o tytule Mistrza Polski Europy, polega na tak zwanej rutynie, czyli gra, jest to gra pod muzykę. Sędziowie oceniają jakby układ artystyczny, czyli granie akcentów pod muzykę i trudność trików, czyli technika. Paweł Nowak futbagiem, czyli popularną Zośką, zainteresował się około 9 lat temu. Od tamtego czasu regularnie ćwiczy i czyni postępy. No jak to się zaczęło? No jak to w większości graczy w Polsce od powiedzmy pierwszych ewolucji nogą, obrotu wokół Zośki, wtedy przyszła taka idea, że może można zrobić z tym coś więcej. Jakieś następne ewolucje, następne triki. Wyszukałem w internecie, znalazłem dużo filmików, dużo po prostu niesamowitych rzeczy, które dały mi takie natchnienie, że postanowiłem trenować i uczyć to dalej i uczyć się jakby nowych rzeczy cały czas. Ostatnio wystartował w Mistrzostwach Europy i wywalczył bardzo wysokie, trzecie miejsce. Futbag to bardzo trudna i wymagająca dyscyplina. Na przebieg pokazu wpływa wiele elementów, technika, sprawność fizyczna i koordynacja ruchowa. Pawłowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.